Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Pierwsze spotkania na Podróży bez paszportu zawsze z wielką przyjemnością. Po raz pierwszy właśnie na kanale mam wielką przyjemność gościć. Jest ze mną dr Anna Grzywacz, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, również Instytut Bojma. Dzień dobry pani doktor, bardzo mi miło. Dzień dobry, mnie również bardzo miło. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Indonezji. Indonezja, która pojawia się bardzo często w wątkach międzynarodowych jako jeden z tych miejsc, gdzie realizuje się w pewien sposób chiński projekt nowego jedwabnego szlaku. Rozmawialiśmy o tym, że tutaj ta Indonezja jest tym ważnym partnerem chińskim, jeżeli chodzi o współpracę. To wiele mówi się też o tym, że to jest takie ważne partnerstwo, które może odegrać rolę w przyszłości. Jednakże tak w trakcie naszego pierwszego spotkania postanowiłem, że być może porozmawiamy sobie chwilę o polityce wewnętrznej, żeby też zbudować wiedzę i przede wszystkim taki ogląd, o jakim właściwie państwie mówimy. Na początku bardzo banalne pytanie dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie Indonezja leży, pani doktor. Azja Południowo-Wschodnia. Azja Południowo-Wschodnia, Indonezja jest największym państwem w Azji Południowo-Wschodniej, jest bardzo szeroko rozłożonym geograficznie, archipelagiem. Piękny kraj. Zamieszkały przez aktualnie ponad 270 milionów ludzi. Jest to jedno z największych państw, a już z pewnością jest to największa muzułmańska, tak zwana muzułmańska demokracja na świecie. No i oczywiście wpływowe państwo nie tylko w samej Azji Południowo-Wschodniej, gdzie jest nazywana nieformalnym liderem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, czyli ASEANu, ale także całkiem wpływowym państwie, szerzej w ogóle w architekturze Azji i Pacyfiku. Myślę, że dla naszej rozmowy bardzo ważny jest ten wątek ludnościowy. 275 milionów ludzi, największa liczba wyznawców islamu na świecie, jeszcze w dodatku w tym regionie świata, coś dosyć wyjątkowego. Nie wiem, czy coś wyjątkowego, dlatego że islam co do zasady w ogóle jest wpływową religią w Azji Południowo-Wschodniej, trochę mniej wpływowy w Malezji, bo rzeczywiście w Indonezji około, myślę, że niecałe 90, tak szacunki mówią 87-88% wyznawców islamu zamieszkuje właśnie Indonezję. Natomiast w Malezji mamy trochę mniej, ale Brunei, sułtanat, malutki sułtanat na wyspie Borneo między prowincjami malezyjskimi, no i już niedługo bardzo blisko nowej stolicy Indonezji. Nie wiem, czy jest to coś wyjątkowego, jeżeli chodzi o samą Azję Południowo-Wschodnią. W ogóle historycznie przepływy i relacje między tym tak zwanym Bliskim Wschodem, Azją Południowo-Wschodnią ze względów po prostu handlowo-morskich były bardzo ścisłe. W tym kontekście historycznym to nie jest zaskakujące, że islam się tam zakorzenił, chociaż zakorzenił się oczywiście na gruncie i bazie innych religii tam już wcześniej obecnych, czyli na przykład hinduizmu. Już pani doktor wspomniała o tej nowej stolicy, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, o tych wątkach gospodarczych, ekonomicznych, wewnętrznych, ale jeszcze zanim to, jeszcze kwestia tego islamu. Wydaje mi się, że to też nie jest tak, że Indonezja jest jakby państwem typowo religijnym. Nie ma jakiejś takiej, nikt nie konkretyzuje, że czy to jest państwo świeckie, religijne. Czy potrafimy odnaleźć jakąś odpowiedź na temat tego, jaki system właśnie funkcjonuje w tym kraju? I tak i nie, ale to wynika z tego, że co do zasady formalnie Indonezja jest państwem świeckim. Ale w konstytucji jest zapisane, jakie religie są rozpoznawane przez Indonezję. Jednocześnie wiemy, że, i zaraz powiem, o które religie chodzi, jednocześnie mamy preferencje wobec wyznawców islamu, bo przecież mówimy jednak o trzonie społeczeństwa indonezyjskiego. Rzeczywiście islam sam w sobie pełni szczególną rolę. Ja tylko wspomnę o tym, że Marun Arif, jeden z czołowych intelektualistów islamskich, chyba najbardziej wpływowy w Indonezji aktualnie, jest wiceprezydentem. I to właśnie Joko Widodo wybrał jego ze względu na elektorat islamski. Sami prezydenci od czasu do czasu odnoszą się z pełną taką lubością wobec religii muzułmańskiej. Nie wspomnę o propalestyńskim nastawieniu, o współpracy z państwami muzułmańskimi, z organizacjami muzułmańskimi i tak dalej. Natomiast co do zasady, Indonezja jest państwem świeckim, chociaż rzeczywiście rozpoznaje kilka religii. I tych
te religie oprócz islamu, to są te dwie chrześcijańskie, czyli protestantyzm i katolicyzm, do tego dochodzi jeszcze hinduizm, buddyzm i szósta to będzie konfucjanizm. Co więcej, sama w sobie Panchasila, czyli ideologia państwowa, która została wprowadzona zaraz w latach 40., gdy Indonezja ogłaszała swoją niepodległość, a swoją drogą dzisiaj jest 18 sierpnia, a wczoraj właśnie Indonezja świętowała swoje święto niepodległości. Pierwszą zasadą w ogóle Panchasili jest wiara w jednego Boga. Interesujące jest to, że nie jest napisane w którego Boga, napisane w jednego Boga. I w tym sensie Indonezja nie jest państwem religijnym, tak jakbyśmy myśleli na przykład o niektórych państwach, na przykład tak jak Brunei, prawda? Natomiast generalnie religia jest bardzo silnie powiązana z polityką. Co więcej, co jakiś czas do głosów dochodzą, może nawet nie dochodzą do głosów, bardzo silne wpływowe politycznie są środowiska muzułmańskie. Nie da się wygrać wyborów żadnych w Indonezji bez poparcia wpływowych środowisk muzułmańskich. Co więcej, mimo że Indonezja weszła na ścieżkę demokracji zaraz po, albo inaczej, no, zaczęła wchodzić na ścieżkę demokracji zaraz po odejściu od władzy Suharto, czyli mniej więcej w 98 roku, chociaż oczywiście jego rządy zaczęły się kończyć w 97 roku, po tym jak wybuchł azjatycki kryzys finansowy. I rzeczywiście, gdy w 2004 roku do władzy doszedł pierwszy bezpośrednio demokratycznie wybrany prezydent, czyli Susilo Bambang Yudhoyono, Indonezja określiła swoją nową rolę, nie tylko właściwie w kwestiach wewnętrznych, ale również i w relacjach zewnętrznych. Między innymi pojawił się właśnie element podkreślania tej jedności w różnorodności, ale też tolerancji religijnej. Dialogów międzycywilizacyjnych, dialogów międzykulturowych, w ogóle promowania demokracji, liberalnych norm, w tym również tolerancji religijnej. Ja tylko powiem, bo to może jest ważne, że niektóre prowincje, bardzo szczególną sytuację ma prowincja Aceh, czyli to jest ten północny kraniec Sumatry, bo cieszy się autonomią, ale jest to prowincja, no właśnie, powiedzielibyśmy już tutaj w tym sensie, skodyfikowana prawem islamskim. Między innymi mówimy o tym, co jest niedopuszczalne z naszego punktu widzenia albo z tego demokratycznego, liberalnego punktu widzenia, to znaczy obowiązuje po prostu prawo islamu, a jak wiemy, ono nie zawsze jest humanitarne. I to jest dopuszczone w ramach systemu indonezyjskiego, bowiem Aceh cieszy się właśnie taką autonomią. Więc w kontekście tej tolerancji, różnorodności i zachowania różnorodności, ale jednocześnie tej tolerancji wobec obowiązujących i powszechnie występujących religii, mamy kilka takich sprzeczności i paradoksów, ale może właśnie te sprzeczności i paradoksy pokazują, że ta rzeczywistość po prostu jest bardzo, bardzo złożona. Przy czym od razu powiem, że ta rozpiętość geograficzna Indonezji powoduje w ogóle pierwsze te wszystkie procesy decentralizacji w ramach systemu wewnętrznego, które były wprowadzone po 2004 roku, albo zaczęto wprowadzać po 2004 roku, one musiały zostać wprowadzone właśnie po to, żeby zwiększyć jednak efektywność zarządzania prowincjami, które są przecież bardzo odległe od siebie. Jak tak spojrzymy na Maluku albo Papuę i potem na Sumatrę, to może się okazać, że te prowincje, regiony czy grupy etniczne, one naprawdę mają ze sobą niewiele wspólnego. Być może oprócz tego, że wszyscy muszą w życiu publicznym mówić bahasa, ale oprócz tego bywa różnie. I trzeba po prostu też przyznać, że historycznie Indonezja miała trudności z zarządzaniem całym archipelagiem. I nie chodziło tylko o to, że Indonezja nie była uznawana za państwo archipelagowe przez wiele, wiele lat, bo rzeczywiście udało się to osiągnąć dopiero w latach 80., kiedy przyjęto konwencję o prawie morza, ale to jest taka przypadłość, że bardzo trudno jest zarządzać tak rozległym geograficznie i różnorodnym po prostu terytorium, które też jest nie najlepiej skomunikowane ze sobą, powiedzmy sobie szczerze. Przy czym życie de facto społeczne i gospodarcze kręci się wokół Jawy, przeludnione Jawy. Jeszcze zanim przejdziemy do tego wątku, chciałem, żeby jeszcze padło, ile regionów właściwie mamy w Indonezji, tych, o których pani doktor wspomina? To jest skomplikowany bardzo system, ale tak w ogóle, gdybyśmy mieli tak najbardziej, w sposób taki najbardziej ogólny powiedzieć, to oczywiście mamy Jawę, no potem na wschód mamy Sumatrę, no tak na północny wschód, trochę na północ i północny wschód mamy Borneo, potem mamy Maluku i Papuę. Tylko że mówimy o wielkich terytoriach cały czas. Te terytoria potem są dalej dzielone na dalsze prowincje i jeszcze niższe jednostki. Natomiast no tak generalnie, jakbyśmy mieli tak wyspami to podzielić, to tak mniej więcej wygląda Indonezja. Bardzo rozległy obszar.
Wspomniała pani doktor, że źle skomunikowany. Co stanowi dzisiaj ten środek transportu, żeby przedostać się z jednego regionu na drugi? Transport morski. Transport morski, ale również i lotniczy, chociaż ten, kto miał przyjemność korzystać z Garuda Indonesia, wie, że bywa różnie. Są bezpieczniejsze i mniej bezpieczniejsze transporty. Nie wiem, czy transport lotniczy jest zawsze najbezpieczniejszy, jeżeli chodzi o Indonezję. Natomiast teraz przy okazji planu relokacji, który jest bardzo długoletnim, dziesięcioletnim planem, chwilę im to zajmie, chociaż inauguracja nowej stolicy ma się odbyć w sierpniu za 2 lata, dobrze mówię, 2024. W sierpniu dlatego, że Jokowi kończy swoją kadencję, drugą kadencję prezydencką i rzeczywiście no chyba chciałby postawić kropkę nad i po wielu latach powiedziałabym mało efektownej i efektywnej, ale też mało efektownej polityki, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Chyba chciałby jakoś zakończyć swoje obie kadencje jakimś sukcesem i to też zbiega się ze świętem niepodległości Indonezji, więc to jest taki dobry moment. Ale swoją drogą skomunikowanie też chociażby jawy z Kalimantanem też będzie bardzo dużym wyzwaniem, dlatego że ta infrastruktura po prostu może budzić wiele wątpliwości. Nie jest szybki i łatwy transport, chociaż ja muszę powiedzieć, że tak przy okazji Dżakarty i powiedzieć wszystkim tym, którzy mieli przyjemność być w Dżakarcie, że no, mówi się, że Dżakarta jest dobrze skomunikowana, ale ten, kto był w Dżakarcie, niech podniesie rękę i powie, że Dżakarta ma dobry transport publiczny. No, wątpię. Miałam przyjemność, bywa różnie. Tak, tutaj wspomina pani o tej kropce na D i o tej polityce wewnętrznej, która nie do końca jest efektywna. No bo jak tak rozległy kraj zorganizować, jak prowadzić tego politykę, kiedy to jest tak zróżnicowany obszar? Jest jakieś remedium na to, jak dobrze prowadzić taką indonezyjską politykę wewnętrzną i właściwie co tą polityką wewnętrzną jest? Nie wiem, ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale to nie dlatego, że o tym nigdy nie myślałam albo na ten temat nie czytam. Po prostu nie jestem politykiem i trudno byłoby mi powiedzieć, co chodzi po głowach przynajmniej niektórych polityków. Z całą pewnością umiem odpowiedzieć na to pytanie, jak rozmawiamy o polityce zagranicznej i w ogóle aktywności międzynarodowej Indonezji. Natomiast jeżeli jest jakiś sukces, nie wiem, czy nazwałabym to sukcesem, ale w ogóle Jokowi, kiedy kilka lat temu już było wiadomo, że zostanie prezydentem, no i oczywiście potem reelekcja z sukcesem na jego koncie, on już wtedy, i to nie tylko przy okazji 2014, ale potem też w 2019 roku, było już wiadomo, że on się będzie koncentrował na polityce wewnętrznej. Że on nie ma w sobie takiej ambicji, jak miał Yudhoyono, jeżeli mogę tak powiedzieć. Chociaż mogę mieć jakąś słabość do Yudhoyono, muszę przyznać i może dlatego będę ich porównywać. Nie miał takiej ambicji, żeby być aktywny i taki widoczny w polityce międzynarodowej. To jest to, na co Indonezja pracowała przez 10 lat i to też miało przynieść korzyści wewnętrzne. Jokowi od samego początku deklarował i rzeczywiście tak było, chociaż w ostatnich miesiącach to się zmieniło, że będzie koncentrował się na rozwoju gospodarczym Indonezji. Problemy środowiskowe, problemy wynikające ze zmian klimatu, bo przecież przeniesienie Dżakarty jest głównie z tym powodowane. Dżakarta jest notorycznie zalewana. W ogóle Dżakarta jest bardzo nisko, zaledwie kilka metrów. Jest bardzo nisko położona nad poziomem morza. To jest chyba bodajże 7 czy 8 metrów nad poziomem morza. Nie mamy się co dziwić. I takie szacunki rzeczywiście są, że 1/3 Dżakarty w najbliższych latach zniknie pod wodą. Do tego dochodzą całe mnóstwo problemów, no właśnie innych problemów związanych z wykorzystaniem zasobów środowiskowych, surowców naturalnych. Potem przyszła pandemia. I to oczywiście zmieniło agendę działań nie tylko samej Indonezji, ale nas wszystkich państw na świecie. I rzeczywiście z tym w pierwszej kolejności Widodo chciał sobie radzić. Ale za to ma bardzo dobrą minister spraw zagranicznych, Retno. I Ibu Retno jest bardzo interesującą polityczką, która rzeczywiście jest bardzo aktywna w sferze międzynarodowej, więc to ona robi za niego tę pracę. Mówię za niego, dlatego że to jest system prezydencki. Indonezja to jest system de facto prezydencki, więc dlatego mówię, że za niego robi tę pracę. Ale chcę powiedzieć przy okazji jeszcze tego, że Jokowi w ostatnich miesiącach się trochę zaktywizował, bo ja tylko przypomnę, że się fizycznie, on wcześniej nie lubił za bardzo podróżować i się fizycznie nie pojawiał. Nawet w ONZ-cie się nie pojawiał za często. No nie licząc tego roku, kiedy wszyscy nagrywali wideo, prawda? W czasie debaty, ale za wyjątkiem tych momentów on
też tak mało podróżował nawet po Azji, za wyjątkiem może spotkań związanych z ASEAN i wszystkimi tymi organizacjami wokół ASEAN. Rzeczywiście się zaktywizował, bo widział się z Bidenem w zeszłym roku przy okazji G20. W tym roku zrobił podróż Polska, Ukraina, Rosja pod koniec czerwca. W lipcu widział się z Xi Jinpingiem, również Japonia, Korea Południowa. No i oczywiście jest to wszystko związane z tym, że G20 odbędzie się na Bali. Najbliższy szczyt G20 odbędzie się na Bali. Więc on ewidentnie realizuje swoją agendę taką międzynarodową teraz. Na szczycie klimatycznym też się pojawił w Glasgow. Ale to jest jakiś wyjątek. On przez ostatnie lata rzeczywiście skupiał się głównie na polityce wewnętrznej. I w takim razie o tę politykę wewnętrzną. Jak przekonać wszystkich, że warto taką nową stolicę wybudować? I co on zrobił takiego, że po pierwsze państwo indonezyjskie znalazło na to pieniądze i jest zgoda na to? Z tym, czy znalazło pieniądze, to jest bardzo ciekawe, dlatego że szacunki są takie, a przynajmniej były takie, że samo wybudowanie i w ogóle przeniesienie stolicy będzie kosztowało ponad 30 miliardów dolarów amerykańskich. Jestem przekonana, że będzie kosztowało więcej. Jestem przekonana, ja wiem, że parlament przyjął plan relokacji na 10 lat, który ma trwać 10 lat, natomiast to takie symboliczne przeniesienie ono ma nastąpić za 2 lata. Fajne jest to, że jest podana ta data, bo przynajmniej go to zmotywuje trochę, żeby działać. Jeżeli chodzi o finanse, ułamek pochodzi ze środków publicznych, reszta to są środki prywatne. Więc robienie sobie, przepraszam, chciałam powiedzieć robienie sobie wycieczek. To jest załatwianie poważnych spraw, nie robienie sobie wycieczek, ale chociażby te wizyty przy okazji G20, również z Xi Jinpingiem są ważne, bo to są te momenty, w których załatwia się również sprawy biznesowe. Między innymi chodzi o inwestycje, również właśnie nie tylko tych głównych potęg azjatyckich, ale również i innych prywatnych inwestorów międzynarodowych, bo chcę przypomnieć, tak tylko powiedzieć, że również niektórzy inni prominentni politycy międzynarodowi również inwestują w ten budżet. Więc to jest też element pozyskiwania środków właśnie na przeniesienie stolicy. Nie wiem, jak się przekonuje ludność. Myślę, że zdania są podzielone. To po prostu wynika z tego, że Jawa sama w sobie, każdy, kto był na Jawie albo każdy, kto był w Dżakarcie, nie wierzy, że jest chociaż taka jedna osoba, która powiedziała, że to jest nieprzeludniona prowincja, wyspa czy w ogóle aglomeracja. Dżakarta jest bardzo trudnym miastem, bo sama Dżakarta to jest ponad 10 milionów, ale aglomeracja to jest ponad 30 milionów ludzi. Każdy, kto stał w korku w Dżakarcie, wie, że chciałby już tego nigdy więcej nie robić, bo to nie jest zwykłe korek. To się stoi po prostu po kilka godzin. Do domu się wraca godzin 22 albo 23 często. Transport publiczny de facto nie istnieje. To jest bardzo trudne. Plus, ja nie mówię już o jakości powietrza czy jakości wody, bo to są już po prostu tak oczywiste rzeczy, że to jest po prostu trudne miasto. To nie jest też tak, że w innych państwach tego nie robiono. Malezja, Brazylia, to się już wcześniej działo, ale też Jawa sama w sobie jest po prostu przeludniona, bo my powiedzieliśmy na początku, że Indonezja dzisiaj to jest ponad 270 milionów ludzi, z czego ponad 50% mieszka na Jawie. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka i ona myślę ma znaczenie, że samo przeniesienie stolicy jest też takim symbolicznym aktem nawiązania dialogu z wyspami pozajawajskimi, bo my musimy sobie przypomnieć, może nie musimy, ale warto byłoby sobie to nakreślić i przypomnieć i tak pokrótce powiedzieć, że w ogóle wybór Jokowiego na prezydenta był ważnym momentem, nie tylko dlatego, że potem nazwano go małym Suharto, ma zapędy autorytarne, albo dlatego, że właściwie zrezygnował z prowadzenia polityki zagranicznej, ale dlatego, że on nie pochodził z elit politycznych. Nawet Yudh Hoyono pochodzi z elit politycznych. Co więcej, elit wojskowych. Joko tego nie ma. On nie ma tej historii. On co prawda był wcześniej gubernatorem Dżakarty, my o tym wiemy, że on jakąś karierę polityczną robił i wcześniej w Surakarcie, z której pochodzi, ale w ogóle to on był przedsiębiorcą. Więc też ten rys taki populistyczny się pojawił przy okazji kampanii prezydenckiej, że przecież on nie jest z elit ani politycznych, ani wojskowych, a to jest rys, to trzeba się urodzić w takiej rodzinie albo politycznej, albo wojskowej, żeby robić karierę polityczną w Indonezji. Co więcej, Jawa jest traktowana jako to centrum Indonezji, elity polityczne głównie tam funkcjonują, tam się wszystko dzieje i w ogóle też ta przepaść rozwojowa między Jawą a innymi prowincjami sprawia, że istnieje jednak taka potrzeba wyrównania szans społeczno-gospodarczych. Co więcej, Joko wykorzystuje też ten argument, między innymi przy okazji debaty, na pewno przy okazji debaty parlamentarnej ten element się pojawił. No właśnie chodziło o to, żeby rozdystrybuować władzę również na inne prowincje. Natomiast ja jeszcze tylko dodam, że wydaje mi się, że trudnym momentem był wybór nazwy.
bo to, że Nusantara będzie Nusantarą, nie było od początku takie jasne i oczywiste. I pojawił się element też krytyki związany z tym, że Nusantara jest terminem starojawajskim, nie żadnym innym. Jest terminem starojawajskim, dlatego pojawił się taki element krytyki, że no tak, rozdystrybujemy władzę po innych prowincjach, ale wszędzie gdzieś tam za nami będzie się ciągnął cień Jawy jako centrum wszystkiego. Ale generalnie wydaje mi się, że to jest dobry ruch i że on rzeczywiście troszeczkę odciąży Jawę. Też spowoduje. W ogóle relokacja ludności z Jawy na inne wyspy była debatowana już przez wiele lat. To nie jest nowy temat. Czy była jakaś niezgoda w związku z tym, gdzie takie miasto ma powstać? Czy była jakaś kontrpropozycja w trakcie dyskusji, być może w tej polityce wewnętrznej? Jednym z takich elementów, na pewno, który pojawił się w dyskusji przy okazji wyboru Borneo, bo my mówimy o wschodnim Kalimantanie, pojawił się element również ochrony środowiska. A mianowicie to, że relokacja spowoduje zniszczenie zasobów naturalnych Borneo. I rzeczywiście to był jeden z elementów dyskusji, czy nie należy przenieść stolicy w miejsce, które będzie łagodniejsze i te skutki, negatywne skutki dla środowiska będą zdecydowanie mniejsze. To na pewno był jeden z elementów dyskusji, ochrona środowiska i my wiemy, że niestety część lasów tropikalnych ulegnie zniszczeniu. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że tak będzie. A mówimy w sumie o pięknych obszarach Borneo. Pojawia się też hasło, że ta stolica ma być takim symbolem tej nowej tożsamości Indonezyjczyków. Co właściwie dzisiaj, tak patrząc na naród indonezyjski, może być core, klutem tej tożsamości? Czy w ogóle można mówić o czymś takim? Jest mi trudno odpowiedzieć na tak postawione pytanie. To po prostu wynika z tego, że od samego początku Indonezja zawsze była i zawsze będzie państwem wieloetnicznym. W zależności od szacunków możemy mówić, że to jest 300 kilkadziesiąt, nawet do 500 mniejszości różnych grup etnicznych. To samo jest z językami. Mniej więcej to są podobne liczby. Nawet jeżeli przyjmiemy bardziej rygorystyczne kryteria i uznamy, że tych grup etnicznych jest tam te 300 ileś, kilkadziesiąt, to i tak musimy pamiętać, że większość ludzi nie ma tego wyobrażenia indonezyjskości, jaką my ewentualnie możemy zakładać, że oni mają. Czyli innymi słowami Benedicta Andersona, no nie ma tej wspólnoty wyobrażonej w takim stopniu, jak my możemy myśleć na przykład w kategoriach europejskich. Po prostu. W ogóle jeszcze za hierarchia też społeczna i ta hierarchia i dominacja Jawy właściwie była kształtowana również pod rządami Holendrów. Ja tylko dodam, że Indonezja przez wiele lat była kolonią holenderską i kiedy ogłaszano niepodległość w 1945 roku, to nie był koniec historii walki o niepodległość, bo Holendrzy de facto zaczęli się wycofywać dopiero w 1949 roku po rewolucji indonezyjskiej. I wtedy pojawiła się taka potrzeba, żeby jednak prowadzić inną politykę na poziomie takim narodowym, nie lokalnym, etnicznym, tylko na poziomie narodowym. Oczywiście ona nie pojawiła się dopiero w latach 40., ona się zaczęła pojawiać już w latach 20., kiedy ruchy niepodległościowe zaczęto kształtować na podobieństwo tych europejskich. Sukarno też miał taki pomysł. Sukarno był pierwszym prezydentem Indonezji. Hatta, Muhammad Hatta, był wykształcony w Holandii. On miał wykształcenie europejskie i wszystkie te pomysły, te idee niepodległościowe właściwie zostały przejęte. Muhammad Hatta był również bardzo wpływowym politykiem. Idea była taka i wtedy już zaczęto o tym też myśleć, że nie będzie Indonezji, jeżeli nie będzie jedności narodowej. Ale nie można tak po prostu człowiekowi na ulicy powiedzieć z dnia na dzień, hej, dzisiaj jesteś Indonezyjczykiem. Może i jesteś Sundajczykiem, ale uznajmy, że jesteś Indonezyjczykiem w pierwszej kolejności, a potem będziesz Sundajczykiem. W ogóle tak z socjologicznego punktu widzenia, jeżeli ktoś w ogóle śledzi takie procesy państwowo, czy też narodowo-twórcze raczej, jest to bardzo interesujące, jak się tworzy taką jedność narodową. I rzeczywiście było kilka takich wytycznych, stworzenie jednego zestawu ideologicznego właśnie pod banderą, pod hasłem Pancasila, wprowadzenie języka narodowego, bo to nie było takie oczywiste, że Indonezyjczycy będą mówić po indonezyjsku i rzeczywiście w szkołach publicznych, w urzędach, w ogóle tak w administracji, w życiu publicznym używa się bahasa, ale potem to, co się robi w domu, jest zupełnie inną historią. Podobnie jest z religią. No, mamy tolerancję religijną, ale trochę mniejszą dla religii nieislamskich, prawda?
zresztą wiemy, bo też w polskiej literaturze jest kilka prac właśnie takich o misjonarzach katolickich właściwie pracujących w Indonezji, bo tu chyba księża werbiści mają na ten temat coś do powiedzenia, jeżeli dobrze pamiętam. Więc sama idea w ogóle mówienia po indonezyjsku też była ważna i to zostało formalnie, administracyjnie usankcjonowane. Chodziło o to, żeby ludzie mieli poczucie czegoś takiego jak tożsamość narodowa. I ta tożsamość narodowa z całą pewnością była mniej ważna niż tożsamość etniczna czy lokalna. Dzisiaj myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że większość Indonezyjczyków najpierw mówi o swojej tożsamości narodowej, ewentualnie mówi na równi z innymi tożsamościami. Natomiast jeszcze raz, my mówimy o bardzo też trudnym regionie historycznym, bo Indonezja ma na swoim koncie kilka... Indonezja ma nie tylko trudną przeszłość, dlatego że była kolonizowana przez Holendrów, ale ma trudną przeszłość, dlatego że sama dopuściła się praktyk kolonizacyjnych, po prostu aneksja Timoru w 1975 roku. Była trudnym wydarzeniem. Jeszcze wcześniej, w latach 60., prawda, kłótnia z Malezją właśnie o Borneo. No teraz będą jeszcze bliżej siebie przy okazji zmiany stolicy, ale czyli właściwie rozpoczęcie wojny, to się po indonezyjsku to się nazywa konfrontacji. Jeszcze kilka innych takich wydarzeń, plus cały czas nierozwiązane spory z Papuą. W ogóle chciałabym, to jest bardzo też dla mnie trudny temat, dlatego że w Indonezji cały czas rozpoznaje się różne kolory skóry i wiadomo, kto jest Jawajczykiem, dlatego że jest trochę jaśniejszy i wiadomo na przykład, kto pochodzi z Papui, dlatego że ma inny kolor skóry. I w ogóle w języku indonezyjskim są określenia w ogóle zupełnie inne na różne kolory skóry. I Papua cały czas jest taką kością niezgody. Cały czas mamy ruchy, no nie chcę powiedzieć niepodległościowe, ale ruchy dążące do jednak uzyskania autonomii od rządu centralnego. W tym sensie Indonezja ma jeszcze wiele do przepracowania, ale jeszcze raz, bardzo trudno jest zarządzać tak rozległym geograficznie i zróżnicowanym etnicznie terytorium. Jak uda się panią doktor zaprosić do następnego nagrania, porozmawiamy szerzej sobie o tej polityce zagranicznej, co też jest pani specjalnością, ale biorąc pod uwagę, jeszcze wracając do tego wątku nowej stolicy, padają hasła to też, że to może być ten nowy motor dla gospodarki. Oczywiście okrągłe słowa czytałem, że to oczywiście mówi się o tej strategicznej pozycji na szlakach handlowych, o tej współpracy międzynarodowej. Czy rzeczywiście pod kątem dla polityki zagranicznej Indonezji ta zmiana ma jakiekolwiek znaczenie? I tak i nie. Ona ma, mówię dlaczego, w sensie ekonomicznym, oczywiście samo przeniesienie, no, odsunięcie od Dżakarty zaludnionej po prostu i już też zanieczyszczonej bardzo Dżakarty na pewno będzie ożywcze. Z całą pewnością tak, mamy nowe zasoby na Borneo. Natomiast mniej więcej cały czas to jest podobny obszar. Znaczy Indonezja cała leży na bardzo ważnym szlaku morskim. Nie ma to znaczenia, czy to jest ten fragment, czy ten fragment Jawy. To, co może mieć znaczenie ewentualnie i ewentualnie może być podnoszone w dyskusji, to kwestie kontrowersji, jeżeli mogę to tak nazwać, terytorialnych między Indonezją a Chinami. Chodzi o wyspę Natuna. I rzeczywiście, mimo że Indonezja sama w sobie nie jest aktywną stroną w konflikcie na Morzu Południowochińskim, to rzeczywiście fragment wyłącznej strefy ekonomicznej Indonezji właśnie przy wyspach Natuna wchodzi w chiński tak zwanym chińskim obszarem, to znaczy tym, który jest wyznaczany przez linię 9 kresek. I tam od czasu do czasu pojawiają jakieś się spory. Więc rzeczywiście przeniesienie się na północ ma znaczenie takie właściwie, że może łatwiej będzie zarządzać tym regionem. Natomiast żadnego innego, szczerze mówiąc, nie widzę, ale rozumiem, że używa się wielu różnych argumentów, żeby przekonać swoich krytyków. Nowa stolica, polityka wewnętrzna oraz tutaj różnorodność tego kraju. Dzisiaj na ten temat rozmawiałem z panią dr Anną Grzywacz, Instytut Bojma, Polska Akademia Nauk. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie i porozmawiamy sobie o tych wątkach chińskich, które są oczywiście też bardzo ważne i biorąc pod uwagę też sąsiadów. Pani doktor, bardzo dziękuję. Również bardzo dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.